się Agnieszka Deje, od jakiegoś czasu interesuję się fotografią. Dziś chciałam pokazać kilka zdjęć zapuszczonych miejsc. Ruiny głównie kojarzą się z zamkami, z wieżami, z jakimiś murami obronnymi, z księżniczkami. No i są to piękne miejsca, ale ja głównie zajmuję się czymś innym. O tak. Takie miejsca zazwyczaj wszyscy omijamy szerokim łukiem, ze względu na to, że powierzchownie są bardzo nieatrakcyjne. No wiadomo, pierwsze wrażenie jest ważne, ale liczy się też wnętrze, tak przynajmniej mówią. I nie każdy z nas miał możliwość dostania się do takiego miejsca i naprawdę nie wiemy, co tracimy. Ruiny to nie tylko jakieś zawalone gruzy, powybijane szyby czy brak dachu. To takie miejsca mają naprawdę duszę, tętnią życiem. Często bardzo kontrastują z naszym otoczeniem. Bardzo ciekawe wrażenie sprawia dom w kompletnej rozsypce, który znajduje się w środku wielkiego miasta. Jest on zupełnie inny niż otaczające go bloki i biurowce, a tak naprawdę praktycznie go nie zauważamy. Tak, na tym zdjęciu na przykład widać opuszczoną mleczarnię w Piasecznie. Z Piaseczna pochodzę właśnie ja, to też jest zdjęcie z Piaseczna. No oczywiście widać zniszczenia w takich miejscach, są powybijane okna. Wiadomo, że większość ludzi nie szanuje tego typu budynków, ale tak naprawdę nie to jest w nich najpiękniejsze. Ja głównie zwracam uwagę na okna. Są one punktem, do którego często wracam. Patrzę, jak światło prześlizguje się przez deski, bo często oprócz powybijanych szyb okna są zabite deskami albo pozostawione jako puste miejsce w ścianie. No, różnymi porami roku można zobaczyć zupełnie inny klimat, jakie wprowadzają do budynku. Są bardzo, dla mnie przynajmniej, bardzo ważnym punktem. Patrzę, jak dawni właściciele tych budynków, co było za oknem, co skupiało ich uwagę. No i pięknym kontrastem właśnie takich budynków jest to, że za oknem takiego brudnego, ciemnego pomieszczenia dzieje się bardzo wiele. Często głównie jakieś wille są z drugiej strony albo zadbane uliczki. To kontrastuje z tymi miejscami. Na tym zdjęciu na przykład widać opuszczoną jednostkę wojskową w Górze Kalwarii. Drzewo to wyrosło w środku magazynu, gdzie kompletnie nie miało ani dostępu do wody, ani do światła, a jakoś sobie poradziło. No i właśnie tutaj będą zdjęcia okien. Na oknach skupiam najwięcej, poświęcam najwięcej czasu oknom. Takie miejsca właśnie jak ruiny potrafią pokazać zupełnie inny klimat. Nie jest ważne to, jakie one były wcześniej, ale jakie są teraz. Dużo osób zagląda teraz do takich miejsc. Ja głównie korzystam z miejsc w Konstancinie, gdyż do niedawna było tam bardzo dużo takich opuszczonych willi. Robią one naprawdę niesamowite wrażenie. Kiedyś na pewno były okazałymi miejscami, obecnie podupadają. Często pozostaje po nich jedynie kilka pustych ścian. No ale moim zdaniem tworzą naprawdę dobry klimat, dobre wrażenie. Często niektóre miejsca wyglądają dobrze zarówno samo, jak z jakimś dodatkiem. Czasem udaje mi się znaleźć w nich jakieś ciekawe przedmioty, tak jak wcześniej był pokazany parasol. One pokazują to, jakich ludzi można było tam spotkać, albo jacy byli właściciele tego domu, co pozostawili po sobie, jakie pamiątki. Również to, jakim szacunkiem darzą osoby zaglądające w te miejsca, jest bardzo ciekawe. Często nie ma poszanowania dla tych miejsc. Są graffiti, wybite ściany, wybite okna. No tak jak tutaj widać na przykład zawalone sufity i kontrastująca zieleń właśnie za oknem. Niektóre miejsca wyglądają, same w sobie są piękne, na przykład tutaj jest dalej mleczarnia w Piasecznie, później będzie opuszczona fabryka traktorów Ursus i te miejsca tworzą naprawdę dobry klimat, trudno się do nich dostać, ale widok w środku jest niesamowity. Poza tym często takie domy umieszczone są na przykład w jakimś lesie, trudno do nich dotrzeć, pozostają często na skraju jakiegoś dużego miasta, gdyż ludzie po prostu się nimi nie interesują. Nikt nie zwraca na to uwagi, nikt nie opiekuje się takimi miejscami, chociaż szkoda, bo gdyby to odrestaurować, naprawdę miałyby niezły klimat. No i niektóre miejsca wyglądają
no już kompletnie popadają w ruinę, a niektóre da się jeszcze uratować. To jest na przykład dalej opuszczona jednostka w Górze Kalwarii i tutaj widać właśnie pozostawiony na pastwę losu stół. No i w niektórych miejscach można coś przestawić, tak jak tutaj meble, które znalazłam. Czasami zapraszam również do współpracy na zdjęcie jakąś koleżankę. Umawiamy się na konkretną stylizację, szukamy miejsca. Wtedy ruiny są jedynie tłem, ale potrafią podkreślić jakąś sytuację, pokazać coś z zupełnie innej perspektywy. No oczywiście chodzenie po takich miejscach, szczególnie samotnie, nie jest zbyt dobrym pomysłem. Nie wiem, w jakim stanie jest dany dom, fabryka. Nie wiem, czy są do końca opuszczone, bo oczywiście wiadomo, że w takich miejscach czasem można spotkać niezbyt ciekawych ludzi. Ale atmosfera i klimat, jakie tworzą, oraz to, że wiem, że ktoś może mnie przełapać w miejscu, w którym nie przebywam do końca legalnie, tworzą klimat, który nie da się powtórzyć ani w studiu, ani w plenerze. No i sądzę, że to jest właśnie taki główny powód, dla którego udaje się w takie miejsce. No i w ogóle ruiny dla mnie są jakąś odskocznią od skludnej codzienności. Czymś, co pozwala mi tak jakby uczestniczyć w jakiejś tajemnicy, którą dzielę tylko z takimi budynkami. Dziękuję bardzo.